Proszę państwa, po walkowerze, który dała panu prezesowi Januszowi Korwin-Mikkemu pani Justyna Glusman z ruchów miejskich warszawskich, rozmawiamy z panem prezesem o jego programie, o programie dla Warszawy Partii Wolności, jego jako kandydata na prezydenta Warszawy. Panie prezesie, i znowu wracam do spraw takich kontrowersyjnych. Pisze pan, że w szczególności chce pan popierać szkoły edukacyjne, czyli rozumiem, rozdzielające chłopców, no tak, i dziewczęta. Tak zawsze było w całej historii, tylko prymitywne społeczeństwa, takie, w których jeszcze nie ma szamana, czarownika i tak dalej, który się wygrzebuje pędraki z piasku i tym się wyżywie, tam się dziewczynki, chłopcy uczą razem. Jak tylko jest cień kultury, jest szaman, czarownik i tak dalej, już są chłopcy. Dlaczego są ten osobno? Bo poziom szkół męskich i poziom szkół żeńskich jest zdecydowanie wyższy niż poziom szkół koedukacyjnych. Na czym to polega pana zdaniem? Mogę powiedzieć, no na czym to polega. Dziś jednak ten model koedukacyjny jest wiodący. To jest celowe, żeby ludzie byli jak najgłupsi. Jest to na nasi władcy chcą, żeby ludzie byli jak najgłupsi, oczywiście. Głupia telewizja, głupia szkoła, prawda, celowo. Oni wiedzą, oni znają te badania, to tak samo dobrze jak ja. Zresztą zawsze myślałem, że poziom szkół żeńskich nie jest tak dobrze jak z męskimi. Nieprawda, szkoły żeńskie są też znacznie wyższe niż szkoły edukacyjne. Dlaczego? Bo chłopcy i dziewczynki rozwijają się różnie. I na przykład w wieku wcześniejszym tam dziewczynki górują w matematyce. Gdzieś od 9 roku życia chłopcy stawiają dziewczynki gdzieś z tyłu. Otóż najpierw hamujemy dziewczynki, żeby trzymały chłopców, potem hamujemy chłopców, żeby dziewczynki. I obie płci są tego. Dziewczynki się inaczej uczą. Dziewczynki mają lepszą pamięć niż chłopcy. Zdecydowanie lepszą. Prawda? No uff, nareszcie coś dobrego pan o dziewczynkach powiedział. Trochę boję zawsze, że feministki wezmą pana do wypieku po tej wypowiedzi. Jeszcze nikt się na mnie nie obraził. Żaden mężczyzna się na mnie nie obraził, kiedy mówię, że mężczyźni mają średnio oczywiście, bo geniusze pani to są odwrotnie, ale że nie wszyscy średnio mają gorszą pamięć niż kobiety. Nie wiem, dlaczego się z kolei feministki obrażają, kiedy mówię, że kobiety średnio mają niższą inteligencję niż mężczyźni. No, taka jest, no mężczyźni musieli polować, prawda, na mamuta i tak dalej, więc no tak. Naturalna selekcja wymusiła na nich to, że byli bardziej inteligentni i to nie ma co się dziwić, no tak po prostu jest, prawda. Ale panu powiedzieć więcej, w Ameryce zdarzył się przypadek, że jakaś kobieta powiedziała, bo ja powiedziałem w tym Parlamencie Europejskim, w ogóle słynny na Zachodzie z tego mojej wypowiedzi, powiedziałem, że kobiety są średnio niższe, słabsze i mniej więcej. Tak, to i ta pani powiedziała w Ameryce, na uniwersytecie, że no przecież prawdą jest, że kobiety są średnio niższe. I została oberwała. To ona poniża kobiety. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Szwecji feministki wywalczyły, że w toaletach damskie muszą być pisuary. Tak, bardzo ciekawe, panie prezesie. Jest pan zwolennikiem, że przejdę dalej, analizując pana program, wielu uproszczeń. Chce pan zwalczać biurokrację w Urzędzie Miasta. Na czym konkretnie to ma polegać? Jak wie pan, no, jak najwięcej przez internet załatwiać. W ogóle będę się, tego nie ma, to jest napisane jeszcze w tej wersji programu, ale będę chciał, żeby urzędy działały w godzinach, załóżmy od 12 do 20, żeby ludzie, którzy mogli, że powiem, po pracy też się coś załatwić, a nie musieli się zwalniać z pracy, żeby lecieć do urzędu. Także tak, ale to nie tylko to. Przecież, proszę pana, ja wypełniam, teraz wybora startuję, tak? I nie ma sobie wyobrazić, musiałem wypisać moją datę urodzenia, a potem mój numer PESEL. Przecież PESEL jest data urodzenia. No dobrze, nie, ale... Nie w każdym, ale w, nie, w każdym PESEL. W tych starszych jest. Teraz tych nowszych już nie ma. Jest zakodowana również. Zakodowana, ale już nie tak po kolei. To prawda. Rozmawiamy tutaj często w naszych programach o tym, jakim to narzędziem propagandowym są poprzez miejskie pieniądze różne agendy prasowe, medialne, reklamowe. I to wykasuję. Urzędu Miasta. Właśnie, jaki jest pana stosunek do tego? Czy... Wykasuję. To wszystko chodzi o tego, żeby kumple mogli tam siedzieć na płatnych posadkach. Ale wie pan tak teraz mówi, no ale jak pan zostanie prezydentem, no to gdzieś jakieś narzędzie komunikacji z obywatelami jest potrzebne.
potrzebne. Jak to załatwić, żeby z jednej strony ten kanał komunikacji z obywatelami był drożny, żeby można było prosto ludziom tłumaczyć, co się dzieje w mieście i, nie straszyć ich różnymi rzeczami. Od tego istnieje internet. Zwracam uprzejmie uwagę. Dziennikarze czytają internet i mogą tą gazetę, tym, co nie są w internecie, mogą to wytłumaczyć. No, natomiast ja mówię, nieżyczliwi panu mogą to przeinaczać i powstanie bałagan informacyjny. Ja mówię o czym innym. Ja mówię o biurach reklamowych, które mają reklamować Warszawę za granicą. Przecież ja byłem w tej Brukseli. Istnieje tam taka dom wschodniej Polski, dom zachodniej Polski, południowo-zachodniej Polski, województwa mazowieckiego i takie koszmarne pieniądze idą na nic. Uważa pan, że to nie ma sensu? Nie ma najmniejszego sensu. No ale ci europarlamentarzyści tam wchodzą, dowiadują się czegoś. Ja panu coś powiem. Może jakiś dobry stosunek do Polski. Ja panu coś powiem. W Atlanta nie ma za granicą biur, które by promowały Atlantę i jakoś się żyje. Chce pan w ogóle zabronić reklamowania Warszawy? A po co reklamować Warszawę, proszę pana? Najlepsza jest reklama, że Warszawa będzie miastem przyjaznym kierowcom i wtedy kierowcy będą do niej przyjeżdżali. Nawiasem mówiąc, nie bez opłat, bo nie wiem, co zauważył w moim programie, że bez opłat by wjeżdżali tylko mieszkańcy Warszawy i okolic podwarszawskich, którzy są sypialniami Warszawy. Natomiast wszyscy, którzy są z daleka, musieliby zapłacić za to, jak jest w Londynie i tak dalej, no bo w końcu mieszkańcy utrzymują te ulice i ten, kto przyjeżdża, powinien też zapłacić za korzystanie tej ulicy. Panie prezesie, no trwa tutaj praca komisji, która bada sprawy bandyckiej reprywatyzacji w Warszawie, ale wiele lokali, wiele nieruchomości, niekiedy niezwykle cennych, w centrum Warszawy, to są miliardy, już jest w rękach ludzi, którzy nieuczciwie posiedli te nieruchomości. I teraz pytanie, czy ma pan jakiś pomysł na to, oprócz takiej komisji, która działa, no, mamy nadzieję, że komisja pana Jakiego przyniesie jakieś dobre owoce. Ma pan jakiś pomysł, żeby odebrać, czy odzyskać te nieuczciwie przejęte w różny sposób? Tam za Kwaśniewskiego, pan pamięta, były takie różne dekrety pseudomowy. Pan się nadaje świetnie na prokuratora być może, natomiast to oczywiście nie jest kwalifikacja pęta miasta. Proszę zwrócić uwagę, że on oskarża ludzi nie o to, że to jest prezes Złodziejska, tylko czy myślicie o losie lokatorów. Czyli to jest komunistyczne podejście. Co jest ciekawe, pani Hanna Gronkiewicz-Walcowa się załamała i powiedziała, przecież ja odmówiłam 300, jest 300 wyroków sądowych, ona ich nie wykonała, rozumie pan, natomiast pozwoliła, żeby te kilkanaście kamienic tam wytego, w tym między innymi sama tam ma jakieś tam rodzinne powiązania, natomiast 300 roku nie wykonała. Wiesz, ja państwu powiem, dlaczego tego się to się odwleka. Po prostu ci wszyscy urzędnicy mają nadzieję, że tam ludzie są starsi często już, prawda, czekają na tą łapówkę i to załatwią, prawda? Bo tak się przeczekuje i tak dalej. I to jest niestety po to jest. No ale jaki pan ma na to pomysł? Wie pan, to jest poważna sprawa, myślę, dla wielu ludzi, ale też dla poczucia sprawiedliwości wszystkich polskich obywateli. No powiedzmy sobie jasno, no, czy chodzi o kilka, czy kilkanaście kamienic, bo ilu jest tych zmarłych Żydów, po których przyjęto te kamienice? No nie, no. Panie prezesie, w centrum Warszawy mówi się, że nawet 30-40, niektóre szacunki mówią procent, jest pozyskanych w sposób bardzo dyskusyjny. Gdzie tam, mówię, były machlojki sądowe, i machlojki administracyjne. Proszę nie słuchać pana Jakiego, bo to jest komunista i wiadomo, że on zawsze chce. Proszę zwrócić uwagę, że jak on przesłuchuje, to ja obejrzałem sobie jedno jego przesłuchanie. I on na przykład mówi do urzędniczki: czy pani nie przyszło do głowy, że ten Józef Pawlak, który tam zmarł tam 100 lat temu i tak dalej, prawda? Że to mogło być państwowe. Nie przyszło mu do głowy, że mogły spadkobiercy Pawlaka. Jego nie interesuje, żeby on jest spadkobiercą Pawlaka. I interesuje, żeby to państwo zabrało, prawda? Czyli co miasto zabrało. No, to jest komunista. No, ale krótko mówiąc, nie widzi pan tego problemu. Nie widzi pan problemu. To jest problem. Ja nawet powiem ostro, po bandycku przejmowanych w Warszawie nieruchomości. Ale to jest problem dla policji i prokuratury, a nie dla prezydenta miasta. Z całą pewnością, ale no przecież to w urzędzie miasta te rzeczy się działy. No to jeżeli prokuratura
dojdzie do wniosku, że takie rzeczy się działy i sąd nakaże to oddać, to trzeba oczywiście oddać, ale prezydent nie ma tu nic do gadania. To jest jakieś nieporozumienie. To nie jest od tego jest prezydent, od tego jest prawo, prawda? I prawo musi być realizowane. I prezydent miasta ma wykonywać wyroki sądów, a nie prowadzić własną politykę. A to jest niedopuszczalna zupełnie rzecz. Z drugiej strony jednak pisze pan, że udzieli prawnej i organizacyjnej pomocy właścicielom budynków wysadzonych na rozkaz kanclerza III Rzeszy. To jest właśnie ciekawa sprawa. Jak ja byłem prezesem Stowarzyszenia Poszkodowanych Mieszkań Warszawskich, bo byłem parę lat temu, to wystąpiłem z inicjatywą, że wprawdzie Polska zrezygnowała z odszkodowań wojennych, ale jak było powstanie, które skapitulowało, no bo teraz mija rocznica kapitulacji powstania, prawda? Skapitulowało powstanie. I w tym momencie po kapitulacji kanclerz Rzeszy Adolf Hitler wydał polecenie zniszczyć Warszawę. To nie były działania wojenne. To była decyzja polityczna. I za to powinna spadkobierca III Rzeszy, czyli Republika Federalna Niemiec, powinna za to odszkodowanie zapłacić. Za to. Bo za wojenne byśmy zrezygnowali. Okej, okay, trudno, ale za to nie. I tutaj trzeba to zrobić, tym bardziej, że jak ja to próbowałem robić, to PiS mnie tutaj przeszkodził w tej robocie. To wtedy PiS był akurat u władzy, bo nie mieli monopol na to wszystko. Jakiś tam byle prezes jakiegoś tam podejrzanego stowarzyszenia nie będzie tam nam mieszał w stosunkach z Niemcami. No, otóż nie, ja będę twardo stał na stanowisku, że to trzeba, te odszkodowania tutaj trzeba próbować wydostać. No, no bardzo ciekawe, nie wiem, jakie pan tutaj ma szanse prawne. No trzeba, no mi się wydaje, że to ma jakieś szanse, bo inne to, co tam mówi PiS, że weźmie odszkodowania wojenne, to oczywiście nie ma żadnych szans. Konwencji haskiej, na zasadzie jakiejś konwencji. No nie, no to jest wojennej, nie, prawda? To jest właśnie o to chodzi, to nie są wojenne, to jest decyzja państwa niemieckiego. I rozumiem. Państwo niemieckie za to odpowiada. No bardzo oryginalne. Panie prezesie. A nie, to jest oryginalne, to chyba jest oczywiste, że jeżeli ktoś wyda decyzję rozwalić panu chałupę, to on powinien za to odpowiedzieć. No. To oczywiście, brzmi logicznie. Panie prezesie, pan jest przeciwnikiem demonstracji w Warszawie. Mówi się, że to jest dobre narzędzie promocyjne. Maratony w Warszawie, gdzie przyjeżdża mnóstwo ludzi, widzi naszą stolicę, ma szansę uczestniczyć w takim imprezie. To niech sobie biegają naokoło Pola Mokotowskiego. Nie muszą biegać przez centrum Warszawy i blokować mostów na przykład. Nie ma... Ale chce pan bardzo ostro opodatkować pomysłodawcy, jeżeli kierowcy warszawscy płacą podatki tutaj, prawda, no to ci, co zajmują jest nie, co mają za darmo biegać? I też płacą. No ale tak samo demonstracje. Też mamy różne demonstracje w Warszawie, co jest oczywiście zmorą obywateli tego miasta. Ja sam też robię demonstracje, bo takie są przepisy dopuszczalne, ale jestem za tym, mimo to, żeby to zlikwidować. Niech sobie demonstrują po Polu Mokotowskim, powiedziałem, albo stworzyć gdzieś. Stworzyć swoisty Hyde Park. Tak. I zmusić polityków, żeby oglądali to, żeby przychodzili się. Natomiast miasto Warszawa nie może cierpieć z tego powodu, że dowolna grupa chce sobie zająć pół centrum miasta na różne powody. No oczywiście wyjątkiem są tam kościelne procesje w dni świąteczne, prawda? No to jest zrozumiałe. To w dni świąteczne to jest mało na ogół uciążliwe, ale też no, w dzień powszedni, no wie pan, to nie można tego tolerować. Także miasto powinno dbać o to, żeby mieszkańcy Warszawy mieli komfort, a nie tam jacyś przyjezdni, przyjadą jacyś górnicy, prawda? Albo rybacy i sobie demonstrują w Warszawie. To nie tam sobie... I dalej pisze pan, że będzie popierał sport poprzez zniesienie barier w użytkowaniu obiektów sportowych. Ale pisze pan tu głównie o strzelnicach, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, no bo akurat tak mi się taki przykład jest bardzo wiele sportów. No, strzelnice rzeczywiście są zaniedbane. Jak się jedzie, proszę państwa, trasą łazienkowską na wschód, to widać po prawej ręce kilka strzelnic, które są zupełnie niewykorzystywane. Jak byłem w Nevadzie, w Las Vegas, to tam mój kolega prosił, mówi, to idziemy sobie postrzelać, no to żeśmy poszli do supermarketu, kupili pistoleci i naboje i wjeżdżamy tam za miasto 500 metrów, takie są już górki powałdowane, troszkę naturalne, nie strzelnicy. Zsieli tam 5000 ludzi, sobie strzelają do puszek, Coca-Coli, tam tarcz, do wszystkiego, jakoś nie ma wypadków, jakoś nikt nikogo nie postrzela, nie wiem jak to się dzieje, ale widocznie nie mają ochoty strzelać do siebie. Bo pan oczywiście jest zwolennikiem powszechnego posiadania broni. Takiego pomysłu też na samoobronę, na bezpieczeństwo obywateli. No ja panu powiem, jak w kilku miejscowościach w Ameryce
jednej w Illinois, drugiej w Karolinie, na przykład to pamiętam, wprowadzono nakaz posiadania broni, bo nieliberalnie kazano, to liczba włamań spadła o 85%. Wie pan, ciężko jest włamać się do mieszkania, w którym może siedzieć facet w nocy uzbrojony w pistolet. Także ja zawsze na to odpowiadam, mieliśmy już tu w naszym studiu wiele dyskusji na ten temat i zawsze opowiadam w ten sposób, że przecież nie musi to być broń ostra. Dziś jest tak nowoczesna technologia, że można pociskami gumowymi, gazowymi, bronią obezwładniającą. Bułgarska parasolka. Nie, ale można, no, tak, ale można załatwić ewentualnego takiego intruza bez zabijania go. Czy uważa pan, że w dzisiejszych czasach to jest konieczne? Nie każdy się zabija. To samo przyjmie uwagę również. Natomiast oczywiście prezydent Warszawy to nie ma nic do gadania w tej sprawie, żeby to jasno powiedzieć. Tak, troszeczkę odeszliśmy od tematu. Ale generalnie rzecz biorąc, w tej chwili w Polsce jest coś 400 tysięcy pistoletów na czarnoprochowych, prawda, broń czarnoprochowych i tak dalej, i jakoś nikt się z niej nie zabija, przecież mogliby się pozabijać, więc to są jakieś takie urojone obawy. Ja panu powiem coś, co jest trochę na temat. Uzyskiwa sobie wyobraźnię, mamy rok 56. Polska odzyskuje niepodległość, prawda, już jakoś tam się normalność jakoś między zaczyna, już sowiecka okupacja, prawda, znika, ale ludzie ciągle mają tę mentalność, prawda, taką. No i ktoś mówi, że trzeba pozwolić ludziom mieć prywatne samochody. Wtedy w Polsce miało prywatne samochody, ja wiem, 200 osób czy 300, reszta była państwowe. No i każdy powie, nie, no skąd, jak to, żeby każdy miał samochód, to będzie mi warczał pod nosem, prawda, dziecko mi przejedzie, prawda. Ogromna większość by była przeciwko, ale jednak jakoś nikt nie zrobił referendum w tej sprawie, jakoś teraz wszyscy mają samochody i pan jakoś żyjemy, także tu nie ma co się przejmować, bo ludzie po prostu mają pewne strachy. Ja chcę taką historyjkę mogę panu powiedzieć, taką zabawną. Mam jeszcze chwilkę, tak. Tak, otóż to jest taka książka takich dwóch Żydów amerykańskich, napisała bardzo fajnie, jeden matematyk, drugi dziennikarz. Bo tak, mamy miasteczko i jest dziewczynka Dorotka, która lubi się bawić z Kasią. No tylko, że mama nie pozwala jej chodzić do Kasi, bo tata Kasia ma pistolet, który często leży na wierzchu, to jest niebezpieczne. No więc Dorotka idzie do Zuzi, do drugiego mieszkania, są z Kasią tam chodzą, pływają sobie po basenie, prawda, zadowolone są najbardziej. Uwaga, w Ameryce, proszę państwa, paręset razy więcej ludzi ma pistolety niż baseny. I mimo to na basenach ginie coraz więcej dzieci niż od pistoletów. Basen jest 500 razy bardziej niebezpieczny niż pistolet. Ale matki się boją pistoletu, a nie boją się basenu. Jest całkowicie i totalnie irracjonalny, no ale niestety tak jest. Pan w określony sposób wyznacza swoje pole do działania. Musimy już kończyć, więc ostatnie pytanie, takie podsumowujące. Panie prezesie, jako prezydent pewnych pól nie chce pan ruszać, pewne uważa właśnie za swoją domenę. Powszechnie jednak uważa się, że także polityka socjalna jest taką domeną miasta i no, każdy z kandydatów odnosi się do już istniejącej infrastruktury przedszkolnej, żłobków, albo zapowiada jej reorganizację lub rozwinięcie. Jaki jest pana pomysł? Jak pan odniósłby się do tej sprawy, że powszechnie panuje swoisty głód w Warszawie, głód właśnie żłobków, przedszkoli. Ale matki nie mają co robić niestety, z dziećmi, niestety, kiedy idą do niestety, pracy. Niestety prezydent tutaj jest bezsilny kompletnie, bo to są przepisy ogólnopolskie, ale w normalnym kraju to jest tak, że jak jest 5 matek, to 4 idą do pracy, a 5 bierze od nich pieniądze i trzyma te dzieci w domu, po prostu i zwyczajnie w żłobku, nie w domu, trzyma je w domu i jest najlepiej, bo on jest pod opieką, matki kontrolują, czy wszystko jest w porządku i państwo nie jest do tego w ogóle potrzebne. W naszych Mrówkowcach, gdzie ludzie czasami po 10 lat mieszkają w bloku i się nie znają, takich swoistych... To niech się właśnie poznają. Nawiasem mówiąc, to jest celowa robota. I cała ta koncepcja ochrony danych osobowych jest właśnie po to, żeby ludzie się nie znali. Nawet nie wolno umieścić swojego nazwiska na klatce schodowej. To jest po to, żeby ludzie się nie znali, natomiast oni wiedzą o nas wszystko. Prawda? Oni wiedzą o nas wszystko. I właśnie o to chodzi, żeby powstały więzi sąsiedzkie. Żeby ludzie czuli, że są sobie potrzebni, że mogą sobie coś załatwić. Tylko potem prezydent Warszawy tutaj niewiele, nie,
a niewiele może, może zrobić w tej dziedzinie. Wyścig wystartował, drodzy państwo. Naszym gościem w studio był prezes Janusz Korwin-Mikke, prezes Partii Wolność, kandydat na prezydenta Warszawy, a walkowerem oddała pole mu pani Justyna Glusman z Ruchów Miejskich. Tu widzimy jej tweeta, która zrezygnowała z udziału w dzisiejszym programie, bo nie spodobała jej się pewna wypowiedź pana prezesa. No, dziwne zachowanie. Każdemu nam się to też wolno, nie spodobało, aczkolwiek rozumiemy i szanujemy poglądy pani Justyny Glusman. Proszę państwa, musimy kończyć. Bardzo mi było miło. Natomiast w tej chwili, zaraz po reklamach, zobaczą państwo przegląd najświeższych wideo, najświeższych naszych relacji z miasta, z Polski, z Sejmu. Powiemy w takim felietonowym skrócie, felietonowym kompendium, co się w Polsce działo. Zobaczycie też państwo nowy teledysk Patryka Jakiego, chłopca spod bloku, którym chce zdobyć prezydenturę Warszawy, między innymi tym teledyskiem. Bardzo dziękuję, zostańcie z telewizją w Polsce.pl.